wreszcie kapitalna pogoda. Trochę może bez sensu siedzieć w domu i czytać książki, ale przecież książki można czytać na zewnątrz. Zwłaszcza jeśli są tak pogodne, jak Pitu i Kodłata dają radę. Nasz dom stoi w lesie. Wcześniej mieszkaliśmy w Warszawie, ale tam nie było miło. W ogóle nie mogłem się bawić na dworze. A tu mam z kolegami ze swojej bandy bazę w lesie. Przynosimy tam różne rzeczy, które już nie są potrzebne naszym rodzicom. Czasem zapominamy zapytać. Tata się denerwowała, że akurat taczka i jego stary laptop były mu potrzebne. No ale w bazie też ich potrzebowaliśmy. Taczką zawoziliśmy materiały, na przykład płytki do Maxia i poduszki do Frania. Laptop był do naszego biura w bazie. Szkoda, że się szybko zamoczył, bo niestety nie mam dachu. O czym ta książka nam opowiada? No, opowiada o parze rodzeństwa, dokładnie brata i siostry. Mhm. Siostra jest w zerówce, a tak. Brat jest już w pierwszej klasie. Te historie są ciekawe, mimo że to są dosyć takie codzienne sytuacje, prawda? No. Ale są ciekawe, ale chyba przede wszystkim są śmieszne, no, prawda? No tak, śmieszne. Fajny był, bardzo mi się spodobał rozdział o wersji w historiach Kudłatej, kiedy pojechali na zakupy. Aha. Prosili tatę, żeby im kupił zabawki. Ale nie będziemy więcej zdradzać, żeby zachęcić wszystkich? No, nie będziemy. Nie będzie. Pitu i Kudłata dają radę, to jest tylko jedna z kilku części. Tak, miałbyś tak. Ochotę przeczytać następną? O, oczywiście, oczywiście. No, są dwa powody. Tak. Po pierwsze, jest śpieszna, tak. A po drugie, no trochę mam podobne problemy i takie, jakby to powiedzieć, utożsamiam się do tego bohatera Pitu. Utożsamiasz się z bohaterem Pitu. Brat, słuchaj, Konrad, tu się pojawia wielokrotnie w tej książce takie stwierdzenie. Dorośli są dziwni. Czy ci naprawdę myślą, że dorośli są dziwni? No, według mnie tak. Jest dla właśnie takich dzieci, no takich samych jak Pitu i Kudłata. Czyli od, powiedzmy, od zerówki, tak? Tak, od zerówki do trzeciej klasy. Mniej więcej, tak? A jak myślisz, co z dorosłymi? Myślisz, że... No, dorośli by raczej współczuli temu autorowi, czyli tacie. Ale zgadzam się z tobą. Ja też myślę, że można współczuć z jednej strony, ale ja myślę, wiesz co, że wielu rodziców ma takie same doświadczenia. Czy dużo czytasz? No, tak. Mhm. Na przykład już Harry'ego w Harrym Potterze. Mhm. Jestem już na 500 ileś tam stronie. Tak, czyli przeczytałeś, krótko mówiąc, Harry'ego Pottera, tak? Już i nie jedną, a więcej części. Dokładnie. A jakie jeszcze książki poleciłbyś swoim również? Magiczne Drzewo. Tak. Całą serię książek bym polecił. Tak. Bardzo fajne. Co jeszcze? No poleciłbym też taką szwedzką książkę. Nie pamiętam, czy była ona szwedzka, czy niemiecka. Tak, ale tytuł pamiętasz? No pan, tak, tak. Detektywi z Islandu. Nie będę tutaj mówił, o czym to jest. Tak. No, ci, którzy po prostu będą chcieli kupić tą książkę, wypożyczyć, przekonają się. Książkę o nazwie, też szwedzką, o nazwie 4,5 przyjaciela. Tak. A powiedz mi, lubisz taki... czytać lektury? Lektury? Szkolne? No na przykład bardzo mi się podobały Dzieci z Bullerbyn. I polecasz, mimo polecam, że jest to lektura szkolna, tak? Polecam, bo lubisz czytać, prawda? Tak, bardzo lubię. Dlaczego? Dlaczego lubisz czytać? Ponieważ, na przykład w Harrym Potterze, jak czytam po prostu, to sobie to wszystko wyobrażam, jak to mogło naprawdę być. Bo w filmie nie jest, no, dokładnie to moja mama mi to powiedziała. Aha. No. To fajnie, że mama ci pomaga czytać i pokazuje ci, jak fajnie jest czytać, prawda? Ja, proszę państwa, namawiam na wspólne czytanie. Pitu i Kudłata dają naprawdę dużo radości zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Przezabawna i kapitalna lektura. Zapraszamy do księgarni, zwłaszcza, że już niedługo dzień dziecka. Chewing on a piece of grass, walking down the road.